teraz melodeklamacja pod tytułem Mini z Curaçao. Kosa o imieniu Mimi miała apetyt olbrzymi. Co uwzględniała w swej diecie? Tego nigdy nie zgadniecie. U pierwszych swych właścicieli, co do świadków należeli, znalazły się w jej strawie przybiwnie w twardej oprawie. Inne książki także zjadła, były smaczne dla jej gardła. Śpiewniki skonsumowała, lecz potem nadal beczała. Czasopisma na przekąski, kozi przełyk nie za wąski. Jej przyrosty wagi duże to dzięki literaturze. Świętą kozę nazywano, w końcu jednak ją sprzedano. Tu nie uciekniesz przed pytaniem, jak jest z twoim odżywianiem? Jak jest z twoim odżywianiem?